Siema, witam. Mamy premierę, tak na dobrą sprawę, Early Accessu nowej gry typu Extraction, czyli Level Zero. Ostatnio mamy wysyp tego typu gierek, typu właśnie Extraction, ale mi się to osobiście podoba, bo to jest mój, no, mogę powiedzieć chyba, że ulubiony gatunek gier. Aktualnie, no, każda chyba firma chce mieć swoją grę typu Extraction, więc wychodzi tego coraz więcej. No i ostatnio wyszło właśnie Level Zero Extraction. Gierka nie kosztuje dużo, bo aktualnie w promocji chyba 80 zł. I tutaj mamy troszkę inne podejście do tematu, bo nie jest po prostu to typowo zrobione jak we wszystkich grach, które wychodziły wcześniej. Dlatego, że tutaj mamy tak jakby dwa tryby. Czyli jak gramy mercem, to jesteśmy w gierce, lutujemy sobie, coś tam robimy, ale musimy uważać, bo jakiś inny gracz gra tutaj tym alienem i na nas poluje. Tak samo możemy zagrać tym alienem, no i wtedy my polujemy na tą grupkę ludzi, innych graczy, nie? Także tutaj mamy troszkę inne podejście do tego, do tematu. Mamy roadmapę. No i tak, zobaczmy, co my tu mamy. Aktualnie policing, nowy weapon, widescreen support, kontrakty jakieś i in progress, czyli to, co jest aktualnie tak jakby robione, tak? Czyli mamy tak, nowa mapa, Hands X system, nie wiem co to, new extraction types, ok, syringe types. Aha, low tier weapony do craftingu, crafting i blueprinty, nowa broń, AI enemies, PvE, aha, czyli póki co chyba nie ma. More loot, map points of interest, key mapping, bla 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 bla. I tutaj sobie zobaczmy, co jeszcze mamy docelowo w planach. Oczywiście nowa mapa, alien ability improvements, alien movement, alien cosmetic, bla bla bla, mercs. I to Endgame Rewards, Legendary Suits, Endgame AI Enemies, Endgame Bosses, New Weapon. Co jeszcze ciekawego tu mamy? Anti-cheat. Aha, nie mamy anti-cheata aktualnie. No to akurat nie napawa zbyt optymizmem. Jak mam być szczery, że nie mamy anti-cheata w gierce. No ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Czyli tak, to jest mój staszyk. Tutaj mamy trade. Okej, trzeba mieć reputację, żeby jakieś tam lepsze rzeczy ogarnąć. Są te kontrakty. Muszę przynieść sztabkę albo Bronze Bulla. No i na razie tyle. Nie ma craftu, nie ma researchu i nie ma neurochipów. No i tak, tu mam jakąś brońkę. Czy ja powinienem to wziąć? Nie mam pojęcia, jak to działa. Do plecaka to biorę. No dobra. A co tu jeszcze mamy? Range weapon? To też jest weapon. Jakieś ammo do tego? Bolty. Capsule poison, ammo. 5,56. Tu mamy jakieś heale. Tu bierzemy heale. Tutaj jakiś axe, melee weapon, też bierzemy. 9,19. Glow sticks. Flary. To jest chyba potrzebne. Nie mam pojęcia. Dobra, nie wiem. Aha, to jest chyba to, tak? Dobra, wezmę tą brońkę. I tutaj mamy ammo 5,56. To jest to ammo. Także bierzemy. Cyk. O, save sloty to są nawet. A co mogę dać do save slotów? O, nic nie mogę. Okej. Ciekawe, ciekawe. No i co? Chyba tyle. Basic kit. Nie działa. Dobra. Tutaj mamy tak, dwie mapy. Ale ja nie mam high tier weaponów. Skład, fill. Daję fill. No i co? Startujemy.
Your task is to find and extract as many valuable materials as possible. Mm-hmm. Light is the main weapon against these creatures. Use light sources for protection. Don't linger. There may also be enemies. Czyli światło nas broni przed alienem. Possible evacuation points will be marked on your map, but keep in mind that the conditions for exit may vary. Mm-hmm. Good luck. No dobra. No to czekamy. A fajne wprowadzenie, żeby było wiadomo, o co chodzi, nie? No i dobra, mamy deploying. Gierki nawet długo nie szukało. I zobaczymy, jak to działa. Jak się tutaj bije z tym alienem. Dobra, jestem w gierce. To jest jakiś ziomek. Reload. Okej. Glowstick. Ale na razie chyba tego nie potrzebuję. On chyba nie wie, o co chodzi. Ja też nie wiem. Jak to działa? Okej. Dobra, mamy światełko. Jak mamy światełko, to chyba nie umrzemy. Pewnie taką mam nadzieję. Ale dziwnie trochę się porusza ta broń, jak ja obracam kamerę. Trochę tak jakby ta gra miała trafić na VR. Zawsze na VR-ze jest takie dziwne ruszanie kamerką. Co jest? Alien tu jest? Dawaj, walimy go. A nie, tu jakiś mobek był po prostu. Ojoj, nic nie widać. Oho. Skąd ma latarkę? Nie mam latarki. Lód. Dobra, mam jakiś lód. Okej. Jak się bierzesz? A, prawym po prostu. Dobra, coś tam zebrałem. To nie wiem, skąd ma jakąś latarkę. Ty, wyłączyłem światło, nie, nie chciałem tego. Czekaj, kumplu, na mnie, ja się boję sam. Kurde, ciemno w tej gierce, taki dosyć... Wydaje mi się, że ciężki klimat ma ta gierka. Dobra, nic tu się nie dzieje, nie wiem, co to jest. To wychodzimy. Sektor A. I gdzie idziemy, ziomek? On chyba wie, o co chodzi, ja nie bardzo wiem, o co chodzi. A, tu jakiś lód. Tu jakiś zipline potrzebny do ekstraktu. Jest mapa, jest mapa. Okej. Dobra, tu już zlutowam. Jak on odpalił latarę? Ja też bym chciał latarę. O, mam latarę, dobra. Wbijamy. Dobra, odpaliłem światełko. Tu nie idziemy? Ojoj. Ale ciemnica. Oj. Jak jest jasno, to chyba nie ma się czego bać. Taką mam przynajmniej nadzieję. Jakaś mina. Nie wiem, co to. Whatever. Tu jest jakiś lucik. Uwaga. Pyk. Co to? Med. Coś strzela. Ja idę za moim ziomeczkiem, bo on się zna. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Attention. Critical area. Backup
O. Niedobrze. Nie ma prądu. Jak odpalić prąd? Ja mam nadzieję, że mój ziomeczek wie, jak odpalić prąd. Oj. Dobra, mamy. Prąd się odpalił. Pyk. Nożyczki znalazłem, nice. To jest ekstrakt, ale potrzeba czegoś. Dobra. Mamy światełko. Idę z nim. Oho. Chyba kumpel po nas idzie. Tak mi się wydaje. Co on robi? Mapę sprawdza. Gdzie my jesteśmy? Tu? Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Nawet. Tak na dobrą sprawę. No ale dobra, whatever, idę za nim. Oho, latary nie mam. Światła nie da się chyba odpalić? O, da się. Kurde, ale powiem wam, że to chyba mój... będzie mój najmniej ulubiony extraction shooter. To jest taka ciemnica tutaj wszędzie. Ja niekoniecznie lubię takie klimaty. Ja, gdzie jest mój kumpel? Kumpla zgubiłem. Dobra, odpaliłem światełko. Ale nie wiem, gdzie mój kumpel. Zgubiłem ziomeczka. Dobra, no ja sobie polutuję. Zobaczymy, co to jest. Burn treatment. O, mam glow sticka. W razie czego można go odpalić, to będę bezpieczny. W miarę przynajmniej. Ale i tak nie wiem, gdzie jest mój kumpel. Gdzieś się stracił. Tutaj? Nie, to trzeba kluczyk. Tutaj? Jaka tu jest ciemnica wszędzie, ja pierdzielę. Co się dzieje? To mój kumpel? Czy nie? A, to mój kumpel. Oh fuck. Gdzie on poszedł? Attention. Critical overload. To mu prądu brakło. Dobra, on chyba wie, co robi. Ja nie mam pojęcia. Dobra, gdzieś wyszliśmy. W jakimś magazynie. Jakieś mopki były. Nie, ale ten system strzelania, celowania taki no dziwny jest. Bardziej bym widział taki system do VR-a, a nie do takiej zwykłej giereczki. Tam się otworzy. Dobra, jadę z nim. Aha, tu lucik chyba tylko jest. Nic ciekawego. I tu niewiele lutu. Jedna skrzynka, lol. Hmm.
Nie wiem, ale powiem wam, że straszna trochę ta gierka się wydaje. Chyba nie lubię tego typu gier. Ale zobaczymy. Myślę, no jakbym miał grać tak solo, no to gigalipa, nie? Dobra, chyba tyle. Gdzie jest kolejny pokoik? I znowu tylko jedna skrzynka, ja pierdolę, ale shit. Giga shit. Dobra, chłopak mi pokazał, że coś tu zostawił ciekawego, ja sobie wezmę. Uuu, silencer jakiś. No, niczego nie mogę do save slota dać, ale bullshit. Jakieś syfy tylko mogę dać do save slotów. No dobra. Pumper sobie lutuje zombiaki. Ja już nie mam latary. Tu chyba da się odpalić. Biegnę za nim, żeby go nie zgubić. A on światło poszedł odpalić tylko. ...25 sekund. I skrzynka będzie otwarta. Ciekawe, gdzie jest ten cały alien. No bo tak sobie biegamy, strzelamy, lutujemy, a ziomeczka nie ma nigdzie. On sobie to zlutuje. Ja w ogóle ammo mam mało, 22 ammo mi zostało. Także no... Niezbyt dobrze. To jest też jakiś range weapon. Co my tu mamy? To... Joda jakaś. Coś tam. Dobra, spierdzielamy, dawaj. No ja się cykam. Jak stąd wyjść? Prowadź do wyjścia. Bo ja nie umiem. Dobra, tu mnie prowadzi. Światełko. Nie ma nikogo. Chyba. Mogę zamknąć? Nie wiem. Cik. 15 minut zostało. I chyba będzie koniec wtedy. Z tyłu strzelają jakieś chłopy. Może gościu. Nie wiem, co to jest, że tak miga mi czasami obraz na niebiesko. Dobra, wbijamy to, wbijamy, nie? The elevator will arrive in 1 minute. 1 minute. Oho. Chyba gościa było słychać, tak mi się wydaje. W sensie tego aliena całego. Audio cable. On chyba coś zaznacza, ale... Nie mam pojęcia. Oho, chyba mamy graczy. Niech on nie umrze, bo jak on umrze, to jest koniec. Laser widziałem chyba. Czy on zabił tego gościa, czy tamten gość uciekł? Cholera wie. A tego tu się nie da zamknąć? Chyba nie.
To jest chyba ekstrakt. Także chyba jak winda przyjedzie, to wyjedziemy. Ała, 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 umieram. Chyba bot jakiś tam jest. O co chodzi? No nie da się. Nie działa ekstrakt. Chyba popsuty. I co teraz? Oj, znowu wali. Kurde, zaraz umrę. Ktoś tu biega? Trzeba na te kable uważać. Oho. Żeby inni gracze wyszli? Bo tak. A, tu nie zabijamy? Jesus Christ, we're glad we were aboard. There was a piece of shit for a long time now. Ciekawe. No i dobra, wychodzimy sobie. Pyk do windy. I chyba tyle. Oh shit, there it was. Oh, what? Oho. Robal przyszedł. Ale bullshit. Jak przyszedł robal, to nie możemy wyjechać. Pa, nie da się. XD. What the fuck? Jeszcze chłop nas zabije, nie? Bo nie możemy wyjechać. Ale bullshit to jest. Ale nie widzę, gdzie on jest. Aha, sam se chłop wyjechał. Zajebiście. Jeszcze raz chuja zrobił, nie? Oh fuck. No to chyba GG. No to my chyba teraz nie wyjdziemy stąd. Ja pierdzielę, no. Ale bullshit. I co mamy teraz zrobić? Ja nie wiem, jak się gra w tę grę. Robal idzie. Z prawej chyba idzie. Ja nie wiem, czy ta winda przyjedzie jeszcze raz, czy nie. Tam jest robal. Stopka. Ała. Tu jest robal. Nie, problem jest taki, że ja nie mam HP, mam 30 HP. A nie mam medów więcej. Niedobrze, no chłop nas chuja zrobił. Wyjechał sobie sam, nie? Dobra, wpierdalam się na tego robala, gdzie on jest? Nie wiem, nie widać go nawet. Niedobrze. O, tu idzie. O, fuck. Wyłączył nam światło. Attention. Critical overload. Backup power failure. Nie ma prądu.
Co z tą windą? Oho. Może to jest mój ziomek? Robert po prawej. Dobra, mamy światełka. 5 minut zostało. Dwie minuty musimy przeżyć. To może nie być takie łatwe. Za minutę będzie ekstrakt. Tylko pytanie, czy uda nam się przetrwać aż tyle. O, światło gaśnie. Niedobrze. Gdzieś tam cały czas biega alien. Ale zaraz winda powinna być. Jak będzie winda, to jesteśmy uratowani. Dawaj, dawaj, chodź, zobacz. Tu mamy światełko. Że jesteśmy bezpieczni tutaj, w tym miejscu. Musi... plan jest taki, musi przyjechać... Oh fuck. Dobra, albo się uda, albo jest koniec gry. Dobra, mam go. Udało mi się go podnieść. Teraz musimy się tam wpierdzielić. Dawaj, wpierdzielam się. Nara. Chodź szybko. Teraz ja go się zostawiłem. XD. To jest jak jest. To ja mogę powiedzieć. Ale wyszedłem przynajmniej. No nie chciałem. No. Unlucky. Najpierw nas zostawili. Ja go się zostawiłem. I nie wyszedł. Dobra, tak wygląda gierka.